I przechodzimy do punktu 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie za 2016 rok oraz informacji o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu stargardzkiego na koniec 2016 roku. I jeszcze raz poproszę pana przewodniczącego Komisji Zdrowia Józefa Stachowiaka o przedstawienie opinii. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie za 2016 rok oraz informacji o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu stargardzkiego na koniec 2016 roku. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Panie Komendancie, od wielu lat to samo pytanie zadaję. Jak wygląda współpraca z OSP i jaki jest w tej chwili autentycznie, no nie chciałbym powiedzieć stan osobowy, czy widzi Pan dalej zagrożenie, bo w zeszłym roku Pana odpowiedź była taka, no niestety troszkę strażaków ochotników ubywa. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, współpraca z OSP trwa i będzie trwała, póki po prostu ci ochotnicy będą na miejscu. Ten stan pewnych braków w jednostkach ochotniczych straży pożarnych ustabilizował się, tak, czyli nie ulega drastycznemu pogorszeniu, natomiast jest bardzo ciężko o nowych członków. Są pozyskiwani, ale to są dosłownie pojedyncze osoby w poszczególnych jednostkach, nie wszędzie. I przede wszystkim potrzebujemy do działań ratowniczych członków czynnych, czyli w wieku od 18 do 65 lat. I tutaj też problem ten, który wynika dla tych ludzi, pomimo tego, że jest prawo, które pozwala i wskazuje obowiązek dla pracodawców zwolnienia do prowadzenia działań ratowniczych, no niestety ten obowiązek może nie tyle jest lekceważony, ile omijany przez pracodawców, więc często też bywa tak, że po prostu mamy ochotników, ale w godzinach pracy, w godzinach roboczych, no niestety nie do końca są oni uchwytni. Tak to można skwitować. Myślę, że już dyskutowaliśmy na ten temat nie raz i ta nie tylko jest to spowodowane tym, że pracodawca nie chce, czy w jakiś sposób uchyla się od tego, tylko niestety najczęściej jest to chyba, że pracownik jest w czasie pracy, no nie w miejscu w tym, w którym OSP ma swoją siedzibę i to w tej chwili jest chyba coraz częstszym przypadkiem. I tutaj myślę, że w tym kierunku to jest głos w dyskusji, że powinny iść jakieś prace, bo jest to niewątpliwie OSP, wspomaga waszą działalność, wspomaga tylko i tak powinno być, ale żeby tych ochotników można było mieć, to trzeba im pewne rzeczy ułatwić. I myślę, że gdzieś ustawodawca, przepraszam, powinien o tym zacząć w ten sposób myśleć, żeby to zracjonalnie przedstawić nam wszystkim. Dobrze, dziękujemy. Jeżeli nie ma pytań, dalej przechodzimy w takim razie. Zamykamy dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie za 2016 rok oraz informacji o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu stargardzkiego na koniec 2016 roku. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie za 2016 rok jednogłośnie. Panie Komendancie, gratulujemy i oby ten rok był troszkę mniej podatny w wyjazdy wasze. Więcej szkoleń, a mniej wyjazdów.